7:09. Rozmowa poranka. Gościem poranka 7:09 jest Jacek Lidzieniewicz, dziennikarz Gazety Polskiej Codziennie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Cały świat patrzy dzisiaj na Stany Zjednoczone i na to, kogo Amerykanie wybiorą na swojego następnego prezydenta. Ale która opcja dla Polski będzie lepsza? Prezydent Harris czy prezydent Trump? To jest bardzo trudne pytanie, znowu muszę tak zacząć. Oczywiście wydawałoby się, że ostatnie dwa lata prezydentury Bidena były dla Polski niezłe i rzeczywiście Polska odgrywała tutaj, zwłaszcza w kontekście konfliktu z Ukrainą, taką no, ważną rolę i ten sojusz z Amerykanami siłą rzeczy kwitł. Ale z drugiej strony pierwsze dwa lata rządów Bidena była to raczej kompromitacja. No to on w jakimś stopniu doprowadził do tego, że ta wojna na Ukrainie wybuchła swoimi takimi ruchami dziwnymi, począwszy od jakby dania zielonego światła na Nord Stream poprzez swoje serię wypowiedzi, między innymi o tym, że jak będzie mała wojna, to będą małe sankcje. I to też fakt, więc ja myślę sobie, że oczywiście Kamala Harris będzie raczej kontynuowała tą linię, no a co zrobi ewentualnie Donald Trump, to wie tylko Donald Trump i to jest pewnie źródło niepokojów dla Polski, ale wydaje się, że tym samym nie ma się też za bardzo co tym ekscytować, bo te same komentarze o tym, że niebo spadnie nam na głowę, jak zacznie rządzić Donald Trump, no, wygłaszaliśmy wszyscy po kolei w 2016 roku i okazało się, że po prostu zmienił on swoją retorykę i była to jedna z lepszych prezydentur dla Polski, jakie mogliśmy sobie wyobrazić te lata 2016-2020. Boję się, że w przypadku zwycięstwa Trumpa ta polska strona będzie w tym razem aktywna, czyli Donald Tusk powie, że on nie będzie rozmawiał z takimi, obrazi się i powie, że on nie będzie rozmawiał z tyranią i tak dalej. No ale Donald Tusk przecież już teraz mówi, że łączą go z Trumpem osobiste relacje. Donald Tusk robi to, co każą mu Niemcy, Francja i w dalszym horyzoncie Rosja. I te wszystkie te państwa mają taką strategiczną ideę fix, mówiącą o tym, żeby wypchnąć Stany Zjednoczone z Europy. No i a Polsce jakby wojna Stany Zjednoczone, Europa jest niepotrzebna, dlatego że no chcemy jednak mieć tą broń od Amerykanów, chcemy dopiąć te kontrakty dotyczące najlepszej broni na świecie. Mamy rozpoczęte z Amerykanami przecież też w jakimś stopniu projekt atomowy, więc wydawałoby się, że lepiej by się było trzymać tego, no ale Donald Tusk jest w tym wypadku niesuwerenny niestety i myśli tylko i wyłącznie o sobie, no, czego przejawem był już ten tweet sobotni. No niestety, to, który niestety buduje Donalda Tuska kosztem tak naprawdę interesu Polski. Czyli właściwie bardziej opłacałoby się Polsce, żeby to Kamala Harris wygrała te wybory, patrząc na to, jakie relacje mogą być między polskim rządem a administracją właśnie prezydenta Stanów Zjednoczonych. Bo Donald Trump malowany jest przez media głównego nurtu jako po prostu, mówiąc brzydko, no głupek, tak? A też wiemy, że głupkiem jednak mimo wszystko nie jest, bo patrząc na tą jego kadencję, no to mimo, że w kampanii mówił jedno, to potem w jego prezydenturze okazało się, że robił zupełnie drugie i te rzeczy miały sens. No tak, no, też warto sobie zadać pytanie, bo my często mówimy o tym, że
abstrahujemy od tego, też komentatorzy bardzo często abstrahują od tego, że Kamala Harris po prostu też rządziła, była wiceprezydentem Joe Bidena i jest co najmniej w takim samym stopniu odpowiedzialna za to, co się tam dzieje, co się działo przez te ostatnie 4 lata. Ja mam wrażenie, że polityką swoją, która oczywiście pewnie w ostatnich, tak jak mówiłem, w ostatnich 2 latach pewnie dobrze nam się kojarzy, no ale ogół jest zdecydowanie gorszy dla Polski niż prezydentura Donalda Trumpa i mam wrażenie, że błędy Stanów Zjednoczonych będziemy i właśnie duetu Biden-Kamala Harris będziemy, jego konsekwencje po prostu ponosimy w postaci tej imigracji z Ukrainy, no ale przecież koszmarnym błędem było to wycofywania się z Afganistanu, przecież to już o tym nie pamiętamy, ale to był przecież symbol i to w zasadzie sprawiło, że Rosja zaczęła się rozglądać na kogo by tu można było napaść, no bo skoro Amerykanie uciekają, czepiając się płusk helikopterów, to nie wyglądało to najlepiej. I przy okazji Amerykanie zostawili wielu swoich sojuszników w Afganistanie na pewną śmierć, więc... No tak, ale z drugiej strony... Wydaje się, że tutaj jakby trudno powiedzieć, czy to będzie jednoznacznie, Kamala Harris będzie jednoznacznie lepsza dla Polski, no bo tam też bym powiedział delikatnie rzecz ujmując, jest wiatr między uszami. No z drugiej strony tak, słyszymy te straszenie Donaldem Trumpem, że jest niestabilny emocjonalnie, że to jest mizogin porównywany do Adolfa Hitlera jest przecież Donald Trump. I słyszymy też jego wypowiedzi dotyczące NATO, dotyczące Unii Europejskiej, że Unia Europejska powinna się zająć Rosją, bo my w zasadzie jesteśmy daleko, daleko stamtąd, tak? Więc wy zajmijcie się sobą. Więc taki słuchacz, czytelnik tego typu wypowiedzi, może się zastanawiać, że kurczę, to może faktycznie jak ten Trump dojdzie do władzy, no to zostawi nas tutaj na lodzie. Problem jest taki, że co innego jest występować w kampanii wyborczej i czym innym jest starać się o urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych, czyli najpotężniejszego człowieka na świecie, a co innego jest być tym najpotężniejszym człowiekiem na świecie. I wydaje mi się, że o ile starając się o głosy można mówić cokolwiek, tak podczas kiedy za te poszczególne czyny bierze się konsekwencje na swoje sumienie, no to już sprawa wygląda zupełnie inaczej. I naprawdę też, jedyne co można powiedzieć o tych wszystkich prognozach, zwłaszcza polskich myślicieli politycznych, to, że one się nigdy nie sprawdzają. Znaczy ja też bym radził słuchaczom podchodzić do tego z dystansem, no bo no cóż, my gadaliśmy wszyscy po kolei, zresztą ja tutaj nie jestem jakiś wyjątkowy, no bo pamiętam, że też ostrzegaliśmy przed Donaldem Trumpem w 2016, osobiście to robiłem. I też budowałem czarne scenariusze, nie sprawdziło się. Pamiętam jak to samo mówiliśmy o Władimirze Zełenskim na Ukrainie, że to popychadło oligarchów, za którymi stoją Rosjanie. No i któż by teraz, gdzie są teraz ci komentatorzy, co to mówią? Ja jestem w stanie powiedzieć, że po prostu się myliłem, więc staram się naprawdę dystansować od tych czarnych wizji. Moim zdaniem statystyczny gryźnik w Polsce nie jest w stanie nawet się sobie wyobrazić tego, co by, jak to jest być prezydentem Stanów Zjednoczonych. I myślę sobie, że nie wiem, żeby się rzeczywiście lepiej zajęli prognozowaniem tego, co jest po drugiej stronie Księżyca, albo
co będzie, jak się wwiercimy kilometr w planetę Mars. A tym już może się zajmować Elon Musk, tak naprawdę, który może to tam tym być... się może zajmować każdy, bo jest niesprawdzalne, tak jak w czasach starożytności spierano się, czy księżyc jest sera i jest jedzone przez kosmiczną mysz raz w miesiąc. A czy wynik tych wyborów w Stanach Zjednoczonych wpłynie w jakiś sposób na kandydatów na prezydenta w Polsce, na prowadzenie kampanii? To jest rzeczywiście ciekawe, bo wydaje się, że sporo będzie pod tym względem zależeć od właśnie tych wyników w najbliższych godzinach. Rzeczywiście zwycięstwo Donalda Trumpa sprawia, że taka Polska i polska dyplomacja, a zwłaszcza Donald Tusk, jest w ciężkiej sytuacji, bo proszę zwrócić uwagę, że Donald Tusk jest teraz chłopcem do bicia. Chłopcem do bicia, z którym nie chcą rozmawiać już specjalnie nawet ci demokraci. No, proszę zwrócić uwagę, że się nie został nawet zaproszony, żeby tam w korytarzyku móc się przywitać z Joe Bidenem. Niemcy, Olaf Scholz o nim zapomniał. Zaprosił Anglików, Francuzów, a nie zaprosił swojego bliskiego sąsiada z Polski, przez którą cała pomoc na Ukrainę jeździ z całego świata. Tak? Więc to była moim zdaniem już olbrzymia kompromitacja i pokazanie miejsca w szeregu Donalda Tuska. Czy to jest tak, że... A może po prostu polski prezydent Dudy też ostatnio nie ma. On już się nie liczy u demokratów. A jeszcze gorzej jego sytuacja wygląda u republikanów, bo proszę zwrócić uwagę, jak sobie heheszkował i bardzo się cieszył, że on tam dwa palce przystawił Trumpowi do pleców i wydaje mi się, że rzeczywiście jego zachowanie było knajackie i takie, bym powiedział, amatorskie. No i tego przez to chyba nikt go po prostu poważnie nie traktuje. No dobrze, a na przykład jeżeli chodzi o kandydata na prezydenta Prawa i Sprawiedliwości, czy nie wiem, wygrana Kamali Harris wpłynie na to, że ten kandydat będzie inny, wygrana Donalda Trumpa wpłynie na to, że ten kandydat może być inny? Znowu trudne pytanie rzeczywiście, że chyba jest tak, że jak zwycięstwo republikanów i Donalda Trumpa może dać jakiś oddech konserwatystom prawicy w Polsce. Ale nie wiem, szczerze powiedziawszy, tak jak mówiłem, zdaje się, rozmawialiśmy miesiąc temu, nie chciałbym być w skórze Jarosława Kaczyńskiego i podjąć decyzji, kto ma startować na prezydenta w Polsce. Po prostu takiego dobrego kandydata nie ma. Są wszyscy równie dobrzy albo równie słabi, jakby to inaczej powiedzieć. I wydaje się, że ktoś tu może oczywiście liczyć na to, że przecież Andrzej Duda w 2015 roku był również mało rozpoznawalny i wszystko udało się odwrócić kampanią. Możliwe, że tak jest. Takie rzeczy się, jak pokazuje przykład Andrzeja Dudy, zdarzają, ale też nie zapominajmy, że Andrzej Duda startował jednak z geniuszem politycznym przeciwko geniuszowi politycznemu Bronisława Komorowskiego. No to mu dużo jednak ułatwiło zadanie, mam wrażenie. No tak, bo media donoszą już, że właściwie klamka zapadła i tym kandydatem Platformy na prezydenta będzie Rafał Trzaskowski i to chyba najgorszy rywal dla PiS-u, bo każdy sondaż, każde badanie pokazuje, że prezydent Warszawy wygrywa z każdym kandydatem PiS-u. Mamy już pozamiatane? Tak, to jest rzeczywiście, będzie bardzo trudny przeciwnik. I naprawdę będzie to chyba, to jest taki, mam wrażenie, pewniak, jeśli chodzi o Koalicję Obywatelską, ale to też o coś świadczy w jakimś sensie, bo przecież Donald Tusk i jego otoczenie, jego dwór
Wcale nie patrzył tak przychylnie na Rafała Trzaskowskiego, wręcz przeciwnie, tam były bardzo Przecież mówiło potężne się o tym, że grzyby. Rafał Trzaskowski ma przejąć Platformę Obywatelską. Ostatecznie się z tego Tak, wycofał. tak, tam były poważne zgrzyty, no ale zdaje się, że partii przez rok rządów no nie urośli, bym powiedział. Znaczy, to znaczy delikatnie mówiąc, no delikatnie delikatnie mówiąc, po kolei każdy z nich rozmienia się na drobne, więc no, Rafał Trzaskowski to rzeczywiście najmocniejsza karta, mam wrażenie, PR-owa w talii tej antypisu, ale nie mam też takiego przekonania, że Donald Tusk będzie się cieszył, głosując na Rafała Trzaskowskiego. Ale rzeczywiście no, trudno nie odmówić no, pewnych sukcesów Trzaskowskiemu i jednak on wykorzystał stanowisko, które ma do budowania siebie. Takim chyba sztandarowym przykładem będzie budowa jednak tego kampusu Polska, co byśmy o nim nie mówili. Jakie by tam piosenki nie śpiewali, to rzeczywiście jest to jakiś relatywny sukces. Sukces, którego porównywalnego środowisko prawicowe i żaden z prawicowych polityków nie zbudował. To już na koniec chciałbym dopytać o PSL, bo PSL wydaje się kontynuować swoją tradycję. Rozwinięcie skrótu PSL, praca swoim ludziom nie wzięło się znikąd. I wydaje się, że ten PSL to taka prawdziwa kula u nogi, jeżeli chodzi o rząd. Ze związkami partnerskimi, za związkami nie chcą być. Za aborcją też nie chcą głosować. Obsadzają spółki swoim ludziom. Jeszcze ten wiceminister Tomczak. Same kłopoty. Znaczy, zacznijmy od tego, że takie kłopoty nie biorą się znikąd. Takie kłopoty, jakie ma obecnie PSL i wytykanie, że ten tam siostrzeniec albo tamten wujek pracują po spółkach Skarbu Państwa, no to umówmy się, to nie jest tak, że dziennikarz wirtualnej Polski albo dziennikarz Onetu albo tam Newsweeka, ona staje i mówi, a dzisiaj sprawdzimy tą spółkę i zobaczymy, kto tam pracuje. No, tak nie jest. Ewidentnie dostają zlecenia polityczne i nie mam co do tego wątpliwości, że tutaj jest przyzwolenie, a wręcz bym powiedział inspiracja na to, żeby grillować PSL. Oczywiście PSL nie wyciągnie z tego żadnych wniosków, więc można je swobodnie grillować. Ja pamiętam zresztą jeszcze ten poprzedni czas, kiedy i poprzednią koalicję, kiedy sytuacja była analogiczna i grillowano PSL za rozdawanie pracy w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i tam wyszło z analizy, że chyba zdaje się około 1/3 zatrudnionych ludzi w agencji to były po prostu rodziny działaczy PSL-u i że tam no, to bardzo duży odsetek nepotyzmu. Cały raport o tym stworzyły służby i ten raport magicznie później oczywiście przeciekł do mediów. Więc tutaj nie ma wątpliwości, kto tym steruje i dlaczego. Rzeczywiście PSL powinien się pomału zacząć orientować, że ta koalicja po prostu będzie ich niszczyć po kolei, więc lepiej po prostu zacząć, znaczy może wyciągnąć wnioski albo stać się całkowitym wasalem i już w ogóle odpuścić sobie robienie jakiejkolwiek własnej polityki, albo wręcz przeciwnie, zacząć stawiać się jeszcze mocniej i wtedy może jest szansa, że ocalą jakąś swoją niezależność i odrębność. Mam wrażenie, że pierwszy wniosek, który powinny wyciągnąć władze PSL-u, to taki, że w polityce nic nie jest na zawsze i powinni zacząć się zastanawiać, czy czasami nie zmienić koalicjanta tu i ówdzie, bo
Bo to nie jest tak, że na przykład w samorządzie mazowieckim, gdzie Struzik Adam nam miłościwie panuje już 22 rok, to tam siedzą od góry tylko i wyłącznie działacze PSL-u w tych 100 podmiotach, które podlegają pod Adama Struzika. Tam są również działacze Platformy Obywatelskiej i tak dalej, i tak dalej. Przecież to Platforma Obywatelska robi to samo, co Prawo i Sprawiedliwość, tylko jeszcze 10 razy gorzej, bo ma większe, ta po prostu skala koryta jest po prostu większa. No a czym się różni to, co teraz nagłaśnia Onet, od tego, jak na Dolnym Śląsku do jednej ze spółek z Huty zatrudniono matkę jednej z lokalnych polityk, która pracowała wcześniej na stoisku mięsnym w supermarkecie. Znaczy to jest mniej więcej to samo, no ale tutaj robi się tego z tego PSL-u nie wiadomo co, zapominając o tym, że wszędzie wygląda to dokładnie identycznie. No to jest po prostu, moim zdaniem jest to wynik tego, że Donald Tusk grilluje i tak upokarza Polskie Stronnictwo Ludowe i niech się ludowcy zaczną zastanawiać, czy aby nie dojdzie za chwilę do momentu, że jednak powinni sobie przemyśleć, co im się opłaca. Jacek Liedzieniewicz, dziennikarz Gazety Polskiej Codziennie, był gościem poranka 7-9. Dzięki za rozmowę. Dziękuję bardzo. 7-9. Rozmowa poranka.